Cześć, witamy was bardzo serdecznie, ja jestem ROK. A jestem Rojo. Dzisiaj pogadamy sobie o DLC i dlaczego za te małe cholerstwa musimy tyle płacić. Właśnie w tym momencie wszyscy wyłączyli film. Czemu? Bo to jest tak obgadany temat mocno? Nie, raz, że wyświechtany, dlatego nigdy o nim nie mówiłem w kwestii indywidualnej, co nie zmienia faktu, że wspólnie może weźmiemy się za to. To może coś z tego wyjdzie, chociaż nie obiecuję. A inna sprawa to, wiesz, DLC zawsze budzą takie mieszane, ambiwalentne odczucia, prawda? No, wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo faktycznie dużo o tym dużo było rozmawiania w ramach, powiedzmy, gameplaya, nie? Dla którego obaj piszemy, ale w obrębie YouTube'a chyba nieczęsto się o tym opowiada, wiesz? Ja ostatnio, jak zrobiłem materiał o Close Quarters, czyli dodatku do Battlefielda 3, to bardzo dużo głosów pojawiło się, że okej, dodatek jest spoko, bo ja na początku myślałem, że ludziom się nie podoba to podobieństwo do Modern Warfare 3, ale potem zrozumiałem, że chodzi o to, że kurde, kolejna porcja gry, na którą trzeba będzie wydać kasę, nie? No i o tym sobie dzisiaj pogadamy, ale zanim przejdziemy do rzeczy, jak tam twoje samopoczucie, Rojo, dzisiaj? Bardzo dobrze, tym bardziej, że w dniu wczorajszym Tak. Trzecia, nie możemy. Słuchajcie. Słuchaj, to mamy mnóstwo tematów do obgadania. Po pierwsze tak. Zawsze. No właśnie, kurczę, no dobra. Diablo 3 15 maja. To jest informacja. Mój Boże, wczoraj każdy mój film był zasypany komentarzami. I jak takie rzeczy się pojawiają, to ja o nich wiem pierwszy, gwarantuję wam. Tak, to jest piękne, na przykład jak ja zrobiłem pierwszy odcinek z Brewni Mordoru, który był poświęcony strzelbie Franchi SPAS-12, to od razu jak wyszła informacja, że będzie Franchi w dodatku do Battlefielda, to też dostałem mnóstwo informacji, także to mi się strasznie podoba, bo niby my informujemy o newsach ludzi, prawda, ale czasem to oni szybciej nas o tych newsach informują. Różnie to bywa. Więc to jest jedna rzecz, która nam się wydarzyła. Druga, gigantyczna, o której nie możemy powiedzieć. Nie możemy, prawda? Nie możemy ani słowa. Nie możemy. Nie możemy, ale gwarantuję wam, to jest taka wiadomość dotycząca nas obu, co zrywa czapy z głów. To bez dwóch zdań. Spierdol. No, to jest wielka rzecz. Także nastawiamy was gdzieś tam pod koniec marca, może coś tam się uda w tej sprawie powiedzieć. Ale temat zamykamy po cichu, tylko uśmiechamy się wesoło. No więc właśnie, te dodatki DLC. Ja nieraz o tym pisałem w swoich artykułach, za które byłem zresztą często opieprzany. Nie tyle przez redakcję, co przez czytelników, którzy mają dużo wiedzy na temat gier. To jest... Gameplay w ogóle jest chyba charakterystycznym takim medium. Wiesz co, gameplay jest tak luźny, prawda? No, tak, znaczy, tak. Są serwisy, które są zasilane przez jeszcze większych sztywnych ortodoksów. Nie, w żadnym wypadku nie zarzucamy gameplayowi jakiejś nadwyżki profesjonalizmu nad zabawą, to nie o to chodzi. Ale to jest dobrym takim, wiesz, upustem. Czytelnicy mają mocną skłonność do dyskutowania z autorem tekstu, posługując się bardzo sensownym argumentami. I ja często, jakby pisząc artykuły, ja bardzo często się odnoszę do MMO i jakby do tego faktu, że wydawcy mają cholerną chrapkę na naszą kasę. To nie jest żadna tajemnica, prawda? Żadna. Bobby, gdzie jesteś? Tak, Activision, Bobby Kotick, to są znane nazwy i znane nazwiska. Mają chrapkę na naszą kasę. Musimy przede wszystkim oddzielić wydawców od deweloperów. To są dwie różne rzeczy. Deweloperzy robią gry, wydawcy chcą je sprzedać jak najlepiej. To wydawcy mówią deweloperom: słuchajcie, zrobiliście fajną grę, teraz wytnijcie z tego to i to sprzedamy jako DLC. A jak wam się nie podoba, to poszukajcie lepszego wydawcy. A nie możecie, bo mamy pasjonaci kontra zarobkowicze, prawda? No więc wydawcy chcą zarabiać kasę. Jaki jest najlepszy sposób na zarabianie kasy? O tym już wiedzą wszyscy i w ten sposób też się zarabia na telefonach komórkowych. I odcinanie kuponów. Nie, serio. Ja się tak krótko wypowiem, potem nazwijmy to przyczynkiem do dalszej dyskusji. Dobrze. Bardzo lubię rozbudowane, pełnoprawne, naprawdę konkretne dodatki DLC. Tylko wiadomo, musimy sobie odgraniczyć dodatek DLC od pełnoprawnego rozszerzenia, rozbudowania, prawda? Tak jak było na przykład z Dragon Age'em 1, tak? I potem z pełnoprawnym dodatkiem. Oczywiście tam po drodze były te mniejsze DLC. i coś takiego jestem w stanie zrozumieć jako dodatek, ale DLC to jest po prostu taki nowy twór, który... I to mnie najbardziej boli, to mnie najbardziej wkurza, gdzie powiedzmy dostaję tort, tak, ale on nie ma mojej ulubionej posypki, tak, albo brakuje w nim jakiegoś składnika. Ten twór jest całkowicie wykastrowany o elementy rzeczy bardzo często cholernie istotne dla zrozumienia fabuły, posmakowania tytułu, ogarnięcia go w całości. Wiesz, no to jest jak... Mogę sypać porównaniami, ale to nie o to chodzi, tak? Ludzie nie lubią być w pewny sposób okradani, no i to, znaczy, jest... To jest mocne słowo, ale gdzieś jest jakaś część prawdy w tym co mówisz. No, jest na przykład chociażby ostatni Mass Effect 3 i tam jest mnóstwo takich rzeczy, za które będziemy musieli dopłacić. Jest na przykład jedna z postaci, którą tak spotykamy, bardzo ważna dla fabuły, bardzo istotna w ogóle dla całej tak tej epopei, no, i która będzie w dodatku DLC. To jest kurczę pieczone, bolesne dosyć. Bolesne i... No właśnie, o tym właśnie mówię. Jeśli jest to dodatek, który wprowadza elementy całkowicie w 100% kosmetyczne, nowe, nie wiem, skiny, skórki, kolorki, jakąś broń, okej, ale nie rzeczy, powiedzmy, elementarne, determinujące nasz odbiór gry komputerowej. Wiesz, o co chodzi? No, wiem. Popularnie, głęboko osadzone w strukturze gry, to tak jakby wiesz, o, urodził się pani śliczny chłopczyk, ale musieliśmy wyjąć mu nerkę, ale spoko, może pani zapłacić za 2 miesiące, bo akurat wyjdzie do sprzedaży, no. I wtedy będzie pani miała pełnoprawne dziecko, no. Wiesz, no, dokładnie tak, no. Ale ja je rodziłam, ja nie wiem, no to zapłaciłem za grę, a nie, no, wiesz, tutaj nie ma sensu się rozkliwiać, bo tu, wiesz, będziemy... z truizmami jak z karabinu maszynowego, prawda? No, ja chciałbym właśnie, dlatego bardziej chciałbym powiedzieć o mechanizmach, jakie za tym stoją. Wydawcy chcą zarabiać kasę, a najlepszy sposób na zarabianie kasy to są abonamenty. Abonamenty jednak niespecjalnie ludziom przypadają do gustu. W grach MMO to jest do przyjęcia. Młodym osobom, wiesz. No, ale też wiesz, nie tylko młodym, ale też starszym, którzy też grają, nie przypadają do gustu abonamenty. I pewnego jakby robiono... Znaczy, ten proces tych jakby ilości tych dodatków DLC miał swoje jakby kroki. Pierwszym krokiem to było coś takiego. Kroki. To wiesz, to jakby trochę nas wydawcy powoli podchodzili, zanim się nam dobrali do tyłków, wiesz? I jeszcze chyba jesteśmy na etapie podchodów, ale myślę, że będzie jeszcze gorzej z czasem, jeżeli chodzi o płatności. Pierwszy to był... Pierwsza taka rzecz to była walka z rynkiem wtórnym, czyli z grami kupowanymi z drugiej ręki, nie ze sklepu. Tak. To był dodatek DLC, który normalnie, jeżeli kupowałeś grę w sklepie, to go dostawałeś razem z całą grą, a jeżeli kupowałeś grę od kogoś innego, to musiałeś dokupić kod, żeby ten dodatek uaktywnić. To była walka z rynkiem wtórnym, za którą nie przepadam, ale powiedzmy, że tam ktoś tam ma jakieś argumenty, nie? No powiem ci, że rynek wtórny to jak byłem młodszy, to była w ogóle podstawa mojego dorabiania. Wiesz, to zanim zacząłem w ogóle jakoś tam, że tak powiem, legalnie pracować, no to sprzedawałem sobie wszystkie swoje stare gry, napędzając ten rynek wtórny, ale była to pewna pułapka, którą założyłem na samego siebie. Pewien taki długoterminowy strzał w stopę, gdzie teraz, wiesz, muszę odkupywać te wszystkie gry w ramach uzupełnienia swojej sentymentalnej biblioteczki, prawda? No. Pamiętam, no kurczę, pudełko z Quake'a 1 sprzedałem za 179 zł, nie? Wow! Także, wiesz, jako mały szczyl to nieźle się obłowiłem, no ale co z tego? Co z tego, no jeśli... Już nie chodzi już walić ten rynek wtórny, bo nikt tam specjalnie przez to nie zbiedniał, tak? Jeśli chodzi o gry firm, które dawno gryzą ziemię. Ale wiesz, no teraz muszę płacić za to czasem więcej niż tyle, za ile sprzedałem daną grę, żeby ona znów mogła zagościć na mojej półeczce. Na szczęście ten proces już został zamknięty, bo mi się udało wszystko odkupić, ale właśnie bardziej bym szukał minusów. Właśnie pytanie do ciebie, czy są plusy czy minusy, że wiesz, kiedyś była gra i można było powiedzmy pożyczyć ją kumplowi, zagrać u kumpla, wiesz, a teraz jednak jest zintegrowana ta gra, kod CDK na danym kontem. Wydaje mi się, że ten rynek wtórny już całkowicie umarł, nie? Już znaczy, nie... no już teraz jakby głównie są skierowane siły na rynek sprzedystrybucji elektronicznej, nie? I wszystkie te dodatki już są... I społecznościowe, prawda? No, czyli jakby ten element integracyjny, o którym mówiłeś, że spotkanie z kumplami, wymiana grami, jakby został przeniesiony totalnie do sieci, nie? Jakby tak. Trochę pod kontrolą wydawców. To mi się nie podoba, ja właśnie nie lubię wszelkich przejawów kontrolowania, ale taki jest rynek, nic na to nie poradzimy, nie? No i dalej, no te DLC, o których wspomniał Rojo wcześniej. Chciałem powiedzieć Patryk, wiesz, tak mi się chciałem... Nie! Taka powaga mi się włączyła, nie? Ale te DLC, które jakby są kastrowane z gry, absolutnie nie przypadają mi do gustu. I jeżeli chodzi o Mass Effecta 3, to jestem mocno tym faktem zawiedziony, ale jak mówię, nie należy winić BioWare, tylko należy za to winić Electronic Arts akurat. No ale... To jest chyba najbardziej istotną kwestię tutaj właśnie poruszyliśmy, żeby odgraniczyć właśnie producenta od deva, nie? No. I teraz wspomniałem o tych abonamentach. Gwarantuję wam, że Bobby Kotick i Activision niczym by się bardziej nie cieszyli, jak możliwością odpalenia do swojego Modern Warfare abonamentu. Im się trochę... Jest to pewien argument, który rozumiem. Kiedy Call of Duty Modern Warfare 3 działa na Xboxach, to ludzie, którzy grają w tą grę, muszą zapłacić Microsoftowi. Bobby Kotick nie jest z tego powodu specjalnie szczęśliwy i tu mu trochę rację przyznaję, bo się bawią w jego produkt, a płacą komuś innemu, nie? No to tak, to trochę jest słabo. Mają jakieś argumenty, natomiast to nie jest dobry pomysł, żeby te abonamenty wprowadzić wszędzie i pewnie zrobić jakieś badania. Jest taka usługa, która działa wokół Modern Warfare 3, która nazywa się Elite, Call of Duty Elite. I tam można dopłacić, żeby skorzystać ze strony internetowej, oglądać dodatkowe statystyki, jakieś tam detale, jeżeli chodzi o rozgrywki. Masakra, przecież tyle lat te wszystkie elementy, które wymieniłeś, były integralną częścią standardowym contentem w ogóle gier komputerowych, nie? Nie wiem, czy... tak słabo im się zarabia, czy po prostu jest to faktycznie rzut na kasę, gdzie jednak ta płynność jest bardziej atrakcyjna, bo zwróć uwagę, myśmy zaczęli od DLC, a przeszliśmy, wiesz, na abonamenty, mikropłatności i rynek wtórny. No. No to jest... Jeśli sprzyja to rozwojowi branży, integracji sceny gamingowej, to okej, ale nastroje społeczeństwa gamingowego są raczej takie pejoratywne, prawda? No, jeżeli o to chodzi, tak. Wiesz, co tak naprawdę dużo winy ponosi w tym całym procesie? Facebook. Facebook paradoksalnie i produkty, gry darmowe, które tam się pojawiają, takie jak Farmville, Cityville, nie wiem jak to się nazywa. Tak. Wszystko Will, dodaj sobie przed tym, co chcesz. No właśnie. Nawet chyba Fishville jest na boku. Jest chyba Rock'n'Royoville. O cholera, to w to musimy pograć. Jest to chyba Will Smith. No ale słuchajcie, problem polega na tym, że ktoś produkuje taką gierkę, której proces developingu kosztuje grosze w porównaniu chociażby do takiego Battlefielda 3 i trzepie na tym kasę straszną, bo ludzie na tym Facebooku dokupują tam różne cudeńka, jakieś waluty, jakieś, wiesz, ja nie mogę się temu nadziwić. Wiesz, ja się, sorry, bo tak załapaliśmy flow, bracie, chyba widzę. No, chyba tak. Jeden drugiemu chce przeatakować. Kończ, kontynuuj, przepraszam. Aha, więc wydawcy tych dużych produkcji trochę zazdroszczą tym firmom, które kroją kasę na dużo mniej wydając pieniędzy. To oczywiście nie jest żadne usprawiedliwienie, ale mają ciśnienie na to, żeby też zarabiać jakby na bieżąco na tych grach. Ale pytanie, czy trzeba ich za to winić? Oni znaleźli po prostu pewną lukę i po prostu niskim kosztem zarabiają dużo pieniędzy. Dla mnie to jest sukces. I koniec. Nie podoba się to oczywiście ortodoksom, bo zostało to po prostu wyszli poza... Mówimy o tej Zyndze, o tych facebookowych aplikacjach. Chociaż Zynga, tak. Chociaż nie tylko facebookowe. Zynga to też jest świetny dev tower defense'ów, które ja ubóstwiam. Games, defense games i w ogóle Nie, oczywiście nie sposób ich winić za to i ja zresztą tego nie robię, nie? Wszelkie produkcje darmowe, które zakładają dobrowolne mikropłatności są jak najbardziej w guście gracza, jeżeli ma ochotę zapłacić, to robi z własnej nieprzymuszonej woli, nie? Tylko wiesz, Roku, kurczę, nasz problem polega na tym, że my zaczynamy rozmawiać o jakimś elemencie i nas nachodzą tematy na rozmowę absolutnie o wszystkim, bo zwróć uwagę, jak zgrabnie tutaj jesteśmy w stanie przejść do kwestii rozważań nad przyszłością gier komputerowych. Czy to bardziej pójdzie w casual, prawda? Aha, no, zarobili niższym kosztem, czy raczej uśmiech w kierunku tych starych wiarusów, retro-ortodoksów na zasadzie gier hardkorowych, oldschoolowych, prawda? No, to prawda. Znaczy, no, już właśnie... było i to, że była pewna równowaga, prawda? No, ale aż się boję wchodzić w ten temat, bo faktycznie byśmy się rozgadali, nie? Ale jeszcze jakby podsumowując te kwestie DLC i o tym właśnie, od czego chciałem zacząć, czyli i najnowszy dodatek. Ten, oczywiście to ma swoje plusy, że nie trzeba tego kupować. Jeżeli komuś nie podchodzą do gustu te mapy albo nie podoba się płacenie, to będzie mógł się zupełnie spokojnie bawić i bez tego. I takie dodatki, no okej, trzeba za to zapłacić. Nie jest to fajne, najlepiej jakby mało trzeba było za to zapłacić, ale to też jakby warunkuje sytuacja polskiego rynku. My w Polsce zarabiamy dużo mniej niż na zachodzie i tak naprawdę a ceny tych dodatków są dostosowane do zachodnich cen, chociaż w Polsce i tak są tańsze, nie? To jest jedna rzecz. Słyszałeś może o najnowszej linii prezerwatyw o nazwie DLC? Nie, ale zaraz pewnie usłyszę. Wiesz, jak się nazywa? Jak? Zbroja dla konia! To jest tak! Nie, w ogóle powinniśmy od tego zacząć, bo wszystko się wzięło od zbroi dla konia, czyli kompletnej bzdurze chyba, za którą trzeba było sobie zapłacić $5. Już nie pamiętam, jaka była ta kwota, ale ona wprowadziła... To dotyczyło Obliviona, nie? Obliviona, tak, oczywiście. Zbroja dla konia, że było śmiesznie nawet. Ja tą zbroję kupiłem, nie? Znaczy myślę, że dużo osób kupiło, wiesz, tą zbroję, żeby zobaczyć, co to jest to DLC. No. Wytyczyli fatalny kierunek. Fatalny, wiesz, oni chyba chcieli dobrze, a wyszło dziwnie, ale jakby, czyli mamy kilka typów tych dodatków DLC. Pierwszy, o którym mówiliśmy, walczące z rynkiem wtórnym, okej. Drugi, dotyczący Battlefielda, dodatki, które możemy kupić, a nie musimy, ale czujemy się zobligowani, żeby kupić, żeby się fajniej bawić, ale to jest do przyjęcia. I trzeci typ dodatków, o którym Rojo mówił, czyli przykładem był tutaj Mass Effect 3, to są obrzydliwe DLC, w których wycina się fragment gry, jak nerkę z dziecka, i potem trzeba to sobie odkupić, jeżeli chce się pograć w pełny produkt. To jest fatalne i absolutnie karygodne moim zdaniem. I wiele osób negatywnie się na ten temat wypowiadało, m.in. Total Halibut. Pewnie go kojarzysz, nie? Tak, wiesz co, pewne rzeczy powinny być zaaranżowane, przeprowadzone w bardziej subtelnie, wiesz, bo to jest troszeczkę jazda na marce, siła marki. Jest potężna gra, którą każdy kupi, wszyscy w to grają, kochają, nie? No to na bank, no nie ma opcji, i tak kupią, żeby nie czuć się, powiedzmy... żeby nie stracić tego przeżycia. Tak, żeby nie poczuć wybrakowania względem innych graczy, jeśli chodzi o multi, czytaj Battlefield. Inna sprawa to w ogóle, że chcą wdupić w ogóle abonament na Battlefieldy, to już jest w ogóle masakra. No to jest też jeden z kroków, ale już nie będę się w to zagłębiał. No, to już nie ma sensu. Wiesz, a z drugiej strony wchłaniasz się tak w fabułę, tak się wciągasz, że wiesz, czujesz, że coś ważnego cię omija, a kurwa, no nie każdy ma kasę, tak? No. No tak. Czujesz się, jakbyś poszedł na film do kina i cię, wiesz, facet wykopał 10 minut przed końcem, bo nie dopłaciłeś za alternatywne zakończenie, czy coś takiego, nie? Nie, no to jest strasznie zła droga, która odbiorcą funduje irytację, a twórcą tylko kasę, nie? No. I to jest, najgorsze jest to, że kupujesz produkt i tam właściwie w tej wersji, niezależnie czy elektronicznej, czy na płytach, masz już te cholerne dodatki, tylko musisz je odblokować, jakby pompując dodatkową kasę, nie? To jest frustrujące. Gdyby one, właśnie to, co mówiłeś, gdyby to było bardziej subtelnie zrobione, wiesz, nie tak ordynarnie walenie po naszych portfelach, tylko gdzieś tam, że okej, że publikują, że trzeba to ściągnąć, że to jest jakiś content sensowny i konkretny, nie? To nawet się nie czujesz tak gwałcony, nie? Wiesz, to jest też straszne, o tym często zapominają twórcy. I tu znów wchodzę na temat piractwa, o którym też na pewno kiedyś się wypowiemy na ten temat. Wiesz, dodatki DLC są banalne, proste do po prostu ściągnięcia, skrakowania i tak dalej. One nie mają tak rozbudowanych zabezpieczeń właśnie jak gry pełnoprawne. Właśnie przez ten fakt, że one są na płycie i trzeba tylko znaleźć myk, jak powiedzmy je odblokować. No i tutaj wiadomo, słynna stara maksyma, 14 osób zastanawia się, jak zabezpieczyć, cały świat zastanawia się, jak odbezpieczyć. No i tutaj jest pojedynek z góry przesądzony, prawda? Także no wiesz, no są plusy i minusy, no. Ja tam jestem w stanie przeboleć jakiś back to Kirkend, tak? Przepraszam, fab to Kirkend. Czy tam te inne dodatki. Wiadomo, ja je kupię i tak dalej, bo to nie chodzi o to, że my nagrywamy filmy, wypada je mieć, ale też gramy indywidualnie z widzami i tak dalej. Ale no właśnie najbardziej mnie bolą właśnie te nie... No właśnie, pytanie, bo jeśli dodatek DLC niewiele wnosi, to zazwyczaj spotyka się z naszą ignorancją. Mhm. Ale jeśli dodatek faktycznie miesza trochę w fabule, no to tu się pojawia bulwers. No właśnie. To mnie najbardziej boli. No dobra, kończył ten smutny jakże temat, jak zupełnie nie jak rock and roll, ale też czasami poważnie trzeba i podyskutować. Tak czy siak, dziękujemy za uwagę, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się. Trzymajcie się, kochani. Dziękujemy serdecznie. Strzał!